Witajcie z tej strony. Mintimiento, trochę mam bałagan na biurku, wiem. Ale dzisiaj chciałam wam pokazać Fluffy Slime'a, którego ostatnio zrobiłam. Niestety, on nie jest zamknięty w normalnym opakowaniu. Och, i to się tutaj tak rozlatuje. A przynajmniej dziury nie ma w tym. Gdyby była dziura, to bym... O Jezus Maria, co się z tym stało? To trzeba to teraz otworzyć. Ja go tutaj zapakowałam, bo te opakowanie okazało się do kitu. Mi się slime po prostu zepsuł, tak jest. Ale już wyjmuję tego. Och, kurde, to jest taki wzór świniowy. Poczekajcie, bo on mi się tutaj do siatki przylepił. Ja wam polecam, żebyście tak właśnie chowali slimy, bo on mi się tak przytrzymał właśnie bardzo dobrze. I przez to nie jest taki mokry jak wcześniejszy. Z tym opakowaniem właśnie, którego tutaj widzicie. On jest taki przeskrzyniowy, tylko że w kamerze jest taki dziwny, taki trochę kolor. Kolor jest taki dziwny w kamerze. Ale jakoś ujdzie. Okej, odczepiłam slime'a z siatki. Kolor jest trochę inny niż powinienem być w kamerze. Niestety jest taki trochę żółty w kamerze. I taki trochę przechodzący, ale... rozciąga się niesamowicie. Jak kupiony slime. Sorry, że tutaj jest takie coś różowe. Tutaj właśnie widzicie, bo ja na takiej podstawce nagrywam i ta podstawka, jeszcze tam znajdziecie drugi odcinek, którego już wcześniej nagrałam, ale go opublikuję dopiero jutro, więc go jutro znajdziecie, taki odcinek z tym slime. Teraz będę slime nagrywać. On zmienił się w glutkę pierdziożka raczej. Chociaż nie jest taki mokry, ale da się go wyjąć. Telefon mi spadł. Sorry, była akcja awaryjna, bo mi telefon spadł. Jak mówiłam już, to tego slime'a, który pokażę. Zamknąłem go w tym pudełku, nieźle ono trzyma. Ale to pudełko kit totalny. Oczywiście pokrywka tutaj leży, ale to się trudno pokrywa i nawet nie wiadomo, kiedy ono jest rozpięte. Trzeba to bardzo mocno dać. To taką spiralkę, takie jakoś widerka można. Zobaczcie. Czekajcie. O! Świderek trochę wolny, ale przyspieszy. Dobra, tego świderka już nie będę pokazywać. Okej, slime'a zapakowałam w wrzątko pudełka. Teraz możemy sobie o tego wziąć, tego zepsutego. O, nie rozciąga się, nie chcę współpracować. Ale coś przynajmniej osiąga. Pierdzi chociaż. O. Trochę bardziej wcześniej pierdział. To jest Fluffy Slime. Ten też jest Fluffy, jego to o tak obawuje. Musiałam zmienić pudełko, bo tamten kubek się przedziurawił. Zobaczcie, że się on przedziurawił. A więc... właśnie wrzuciłam film, jak ten slime się jeszcze mocno rozciągał, więc... wbijecie, bo go wrzucę go jutro, ale przypominam jeszcze raz, że go nie nagram dzisiaj. Niedługo będę miała więcej slime'ów. Pokażę wam teraz slime, który jest zepsuty, więc go nie wyjmuję. Taki piękny kolorek. Zepsuty. Zobaczcie, jaki ten slime jest mokry. Fe. Muszę go schować już od razu do tej siatki. Kurde, fe. Tfu. Musiałam go wyrzucić, przerwać odcinek, bo niestety... obrzydliwy był, fefe. Obrzydliwy, taki strasznie mokry. Bo właśnie dałam złe opakowanie, taki ładny kolor zmarnowany, chociaż da się jeszcze zrobić taki kolor. To był akurat normalny slime. To jest Fluffy. Ten chociaż bardziej przypominał Fluffy, ale ten też jest piękny. Ten ma to spinie. Nie widzicie trochę tego w kamerze, tego koloru pięknego. W następnym odcinku już obiecuję tak na słowo, że nagram jak robię slime. O, nie, tym razem mi się nie wywalić. Teraz telefon.
ale nagram slime, jak robię właśnie slime z pięknym kolorem. To trzeba kupić taki specjalny barwnik spożywczy, to dałam mojej siostrze, która też ma dużo slajmów. Właśnie nagrałam na tym odcinku, kiedy jeszcze ten był dobry. Slime taki rozciąga. Jeden slime, ona miała dwa slajmy takie bardziej trochę glutkowatym kolorze i takim trochę dotyku, ale rozciągały się, ale ona je połączyła i się zmienił jeden klutek. Chciała go wrzucić, ale w końcu nie zdecydowała się, że nie. I ma takiego fajnego Fluffy, który nie wygląda w ogóle tak. Fluffy. Ale ujdzie jakoś. Rozciąga się jak nic. Rozlewa się w dłoniach. Ja wam polecam, żebyście kupili. Jeżeli mieszkacie... A, już nie powiem. Bo nie mam ochoty. Musicie kupić do takiego fajnego Fluffy Slime'a. Piankę do golenia. Klej PWA z Empika. Książkę też z Empika. Gdzie jest napisany właśnie ten przepis cały. Cały przepis. Dokładnie musi być chyba 200 ileś tam mililitrów, przeczytacie to w książkę. W książce. Potrzebujecie... A poczekajcie, co tam jeszcze było? O, płyn do soczewek w każdej aptece. W każdej aptece kupicie sodę, nie wiem czy oczyszczoną. Sami się dowiedzcie, czy musi być oczyszczona, czy nie. Nie wiem, w książce też przeczytajcie to. Jakiś barwnik, jeżeli nie chcecie, możecie to też równie dobrze flamastrem pofarbować całe. Cały slime, tak na kolorowo. Możecie równie, najpóźniej tak ugniatać to. Możecie, będziecie musieli jeszcze tak miętolić tego slime'a, bo ten klej PWA, co teraz jest w Empiku, ten w Blue City, to Empik w Blue City, to nam jest taki PWA, który na początek nie wygląda jak slime, jakby ten slime już był taki niedobry, jakby ten klej był zły, ale jest dobry ten klej, idealny. Właśnie dzięki temu kleju robisz takiego slajma. Możesz maksymalnie 2 łyżki tego aktywatoru. Jeszcze taką jedną małą, jeszcze jedną taką małą łyżkę możecie. A więc tego slajma możecie mi napisać, jaki ma kolor, tak w komentarzach, jaki ma kolor w ogóle, czy się rozciąga, czy jest taki glutkowaty, czy jest taki tłusto mokry. Jeżeli jest tłusto mokry, to go wsadźcie najlepiej do siatki i go wyrzućcie do kosza na śmieci. Ja akurat mojego slajma wyrzuciłam do kosza na śmieci takiej w siatce takiej małej, takiej jakby folii. Go wyrzuciłam. Takiej właśnie folii go wyrzuciłam. Ale tego slajma przypięłam takim spinaczem bardziej. Tak, właśnie spinaczem go przypięłam wtedy. To był taki spinaczem przypięty. Takie zapakowana siatkę i jeszcze jakimś kubku to właśnie taki efekt dają. Właśnie taki efekt dają mega, co teraz jest. Nie jest aż taki mokry, ale jest trochę mokry. Odrobinę mokry jest. Odrobinę taki, odrobinę. Troszeczkę mokry. Jeżeli kupicie sobie taki właśnie kubek, to jest ten mój zepsuty, ale taki normalny, takie kubki zielone na przykład, albo takie białe, przeźroczyste takie, w takim kształcie, to takie fajne odciski będą na tym slajmie, jak go wyciągacie i będzie taki trochę kwadratowy. Poczekajcie, muszę zrobić. No jakby co tam, to było właśnie ta podstawka moja. Nie powiem skąd ją mam, ale jest bardzo dobrze trzyma telefon przy ładowarce, no i bez ładowarki. Do oglądania jest najlepszym filmów. Tu mnie pierdną z tym slajmem, ale się nie chce. Jeżeli wam się spodoba odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, napisać też w komentarzu, jeżeli będziecie chcieli.
zasubskrybować mnie takim właśnie czerwonym przyciskiem z napisem subskrybuj. A jak już mnie zasubskrybujesz, to będzie taki dzwoneczek pokazany. Jak go klikniesz, będziesz otrzymywał wszystkie powiadomienia na temat moich filmów, na przykład live'ów. Ja nie będę nagrywać, nie będę live'ów pod żadnym pozorem nagrywać, ale będę nagrywała odcinki. I te odcinki będą na przykład o robieniu slime. Nie będę za często robiła odcinków ze slime'ami, bo może mi się jeszcze telefon pobrudzić. Tak pobrudzić, bo nie nagrywam na kamerze, więc i taki jakieś, nie wiem, takich różnych rzeczy odpornych, więc na pewno tak nie będę w takich warunkach za często nagrywać. Sorry, to jest moja zabawka. Taka dziwna. Jakby to już koniec odcinka, trochę przedłużyłam to żegnanie. Pa. Jak już mówiłam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek i napiszcie w komentarzu. Pa!